18. Mariusz. Oni na górze. Wojtek! Koniec biznesu, Wojtek! Koniec sprawy! Wszystkich ujmijmy! Jak polewają! Polewają! A jak polewają, to się podają! Dobra, zaczynamy! Koledzy, nie przerywam! Witam Was na szóstych z kolei naszych zawodach Święto Wieprzy 2008. Nie będę mówił pełnymi nagłówkami, bo to nie ma sensu. Ale są to po raz pierwszy zawody tych ludzkich, gdzie całą pieczę nad tymi zawodami objęła kompania piwowarska z Lubli. Co to znaczy? To jest stare hasło, dobrze, proszę się skrzyżować. I teraz tak, żeby nie przedłużać tego, chcieliśmy powitać naszych gości zaproszonych. To jest zawsze miłe. Tu kolega ma spisany pod. Także Krzysiu, prosimy bardzo. Gospodarz naszego terenu, co prawda nieobecny w tej chwili, na pewno na zakończeniu będzie pan starosta sławiński Andrzej Lewandowski, przewodniczący Rady Powiatu pan Roman Margielewski, burmistrz miasta Sławna, pięknego miasta Sławna Krzysiu Frankenstein, przewodniczący Rady Miasta pani przewodnicząca Edyta Szczygielska, dzisiaj nieobecny, jutro na 200% burmistrz miasta Dąbrowa, radnego miasta Sławna, członek towarzystwa miejskiego Arkadiusz Klimowicz, przewodniczący Rady Miasta Darłowa Zbigniew Grosz i witamy serdecznie prezesów zaprzyjaźnionych towarzystw. Ludzie wolne ręce. Kolega Artur Kulina, miłośnicy rzeki innych dominicy koleniu. Pierwszy, czym się zasłużył. Kolega Andrzej Lasu. Kolega Łowec. Andrzej Wolkowski. Marcelka Białoga. Krzysiu Hajdamowicz. Radewka Koszali. Kolega Mirek Orliński, klub spinningowy Salmo Kołobrzeg. Stasiu Szypulski, towarzystwo miłośników rzeki Kwisy i Bobru. Bolesławie. Arek Koza. Rabę. I cała Grdynia. Bielsko Biała. Wojtek Harnasz Mazur. Kiwa do nas z tyłu, brodkim kapeluszem. Hej. Przepraszam, czy ty mu nie wymawiasz? Bo... Tak. Członkowie honorowi towarzystwa Tadeusz Lewandowski, nieobecny w tej chwili. Karol Zacharczyk, wiadomości wędkarskie. Karol. Ale plus jeden. Jasiu Meyer. Brawo. Brawo. Sędzia główny dzisiejszych zawodów. Ale o tym kolega za chwilę. Nieobecny. Tadeusz Przybysz, jedzie, klasy jedzie. Krajowej, jedzie, dojedzie. Jedzie, bo zrobił taki numer, że zamknął sobie kluczyki w samochodzie. Na Bezpieczniczka Sławno, pan Eugeniusz Przybysz, chwilowo nieobecny. I goście zaproszeni specjalni, Adam Bukowski, pan spółdzielczy Sławno, kolega Krzysiu Sadowski, gdzieś stoi. Kolega Stefan Przychoczko. Jeżeli chodzi o gości zaproszonych, gości specjalnych członków honorowych, myślę, że wymienimy wszystko. Oddaję go profesor. Znaczy, jeszcze jeden z naszych gości zaproszonych to jest jutro, to są przedstawiciele firmy HRT w Pobrzegu, teraz kolego, ja bym nie chciał długo przedłużać. Ci, którzy u nas wiedzą, przede wszystkim my się znamy w Buzi po imieniu prawie wszyscy, dlatego że spotykamy się na różnych zawodach. Także nie, żeby nie przedłużać. Sędzią naszych zawodów już jest tradycyjnie kolega Jasiu Meyer. On zaraz powie o wszystkich warunkach, jakie powinniśmy spełniać, co będzie punktowane i co. I teraz
powinniśmy to zrobić niestety. Musimy sobie wybrać osobowy skład komisji odwoławczej. Po prostu, żeby to... Ja nie mówię, że ktoś to oszukać, ale... Podajcie 3-4 nazwiska, zapiszemy i to zapiszemy. Ale nie wiem, że prawda. Ja bym zaproponował...